Nazywam się Konstantin Konrad, jestem liderem Klubu Konfederacji w Grejwie i mam przyjemność poprowadzić już kolejne spotkanie z naszym udziałem. A naszym gościem jest wybitny redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo. Podkreśliłem, że jest wybitnym, a to ma odzwierciedlenie w tym, że już została napisana przez redaktora Tomasza Cukiernika biografia jego, no i również jest z nami. Chciałbym jeszcze podziękować księdzu tutejszej parafii za udostępnienie nam sali i przekazuję jeszcze przed prelekcją głos dla kolegi Aleksa. Witam serdecznie. Ja się nazywam Aleksander Szymczak, lokalny dziennikarz, felietonista. Moje felietony możecie przeczytać tutaj. To jest też forma kontaktu do nas. Także jak jestem przystało na katolików, zacznijmy to nasze spotkanie modlitwą. Proszę o powstanie. I Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zacznijmy spotkanie. Proszę bardzo. Witam Państwa. Witam Państwa. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. A zostałem zaproszony po to, żeby powiedzieć Państwu kilka słów na temat tej książki, czyli biografii redaktora Stanisława Michalkiewicza, mojego autorstwa. Ja właściwie w całości zbierałem materiały do tej książki i książkę napisałem, natomiast chcę powiedzieć Państwu, jaka była pomoc, można powiedzieć, czy może nie tyle współudział, co pomoc w napisaniu tej książki pana Michalkiewicza. Po pierwsze, spędziliśmy wiele godzin rozmawiając ze sobą na temat życia pana Michalkiewicza i było to wiele spotkań, wielogodzinnych. Pan Michalkiewicz opowiadał mi od swojego dzieciństwa aż po czasy współczesne, czasy dzisiejsze w osobie. No i odpowiadał mi na wszystkie moje pytania, które były bardzo szczegółowe, bardzo dociekliwe, a pan Michalkiewicz cierpliwie na wszystko mi odpowiadał. Druga sprawa to kontakty. Pan Michalkiewicz dał mi kontakty do ludzi, z którymi mogłem porozmawiać na jego temat. Z różnych okresów jego życia, ale z różnych też aspektów, no bo pan Michalkiewicz prowadził, znaczy był nie tylko, znaczy był, jest nie tylko redaktorem, ale nie tylko publicystą, ale również był działaczem opozycji antykomunistycznej. Działał w Robcio między innymi. Również był politykiem w latach 90., głównie na początku lat 2000. Był również przedsiębiorcą, pewnie też niewiele osób o tym wie, czy próbował trzykrotnie być przedsiębiorcą. To wszystko jest opisane w biografii. Był również wykładowcą akademickim. No więc dość sporo tego było. Również kontakty z rodziną. Pan Michalkiewicz mi udostępnił kontakty z kilkoma osobami z rodziny. No więc oczywiście to część
części z tych ludzi, które go znamy z różnych okresów życia, sam pewnie bym jakoś dotarł. Natomiast na pewno nie do wszystkich, choćby do tych ludzi, którzy zapraszali go na spotkania do Stanów Zjednoczonych, do Kanady czy do Australii, raczej nie było szansy, żeby do nich dotrzeć. Trzecia sprawa to, że pan Michalkiewicz zgodził się pojechać ze mną na Lubelszczyznę i pokazać mi miejsca swojego dzieciństwa. Bo pan Michalkiewicz stamtąd właśnie pochodzi. Markuszów, Bełżyce i studia w Lublinie. No i ostatnia rzecz to sprawa, można powiedzieć, przeczytania przez pana Michalkiewicza książki przed drukiem. Ja miałem pewne obawy, ponieważ nie chciałem, żeby ta książka była hagiografią, żeby wyłącznie wychwalała pana Michalkiewicza. Dlatego rozmawiałem z ludźmi, nie tylko z tymi ludźmi, którzy mają do niego neutralny stosunek, czy też go po prostu kochają, a sporo takich ludzi rzeczywiście jest, którzy kochają go za jego intelekt. Ale rozmawiałem również z ludźmi, którzy go po prostu serdecznie nienawidzą. No więc kilka rozdziałów jest na temat tego, co ci właśnie ludzie, którzy go nienawidzą, co oni myślą o panu Michalkiewiczu. I przekazując książkę do przeczytania po raz pierwszy panu Michalkiewiczowi, miałem takie obawy, że być może usunie mi po prostu kilka rozdziałów. No i zastanawiałem się, co ja wtedy po prostu zrobię. No ale zaskoczyło mnie to, że pan Michalkiewicz właściwie, nie pamiętam, ale to ze 3 dni chyba trwało. Po 3 dniach odesłał mi plik z poprawkami. No i ulżyło mi na sercu, kiedy się okazało, że te poprawki dotyczyły tak naprawdę tylko moich błędów. Różnego typu błędów. No, trudno ustrzec się błędów w sytuacji, jeśli tekstu było ponad 1 000 000 znaków. Pewnie niewiele to państwu mówi, ale to jest naprawdę bardzo dużo tekstu. No więc te błędy z mojej winy by się pojawiły i pan Michalkiewicz te błędy wyłowił. Ja mogłem dzięki temu te błędy przed drukiem jeszcze poprawić. Natomiast nie usunął żadnego z wątków, nie usunął żadnego z rozdziałów. Więc pan Michalkiewicz, który z cenzurą walczy już tak naprawdę ponad pół wieku, również w tym przypadku, w stosunku do siebie, nie zastosował żadnej cenzury. To w pewnym sensie, może nawet nie w pewnym sensie, to po prostu świadczy o klasie człowieka. Ale poza rozmowami z panem Michalkiewiczem, poza tym, co wymieniłem, rozmawiałem z około 120 osobami. Między innymi tymi, które mi pan Michalkiewicz wskazał, jak i takimi, których sobie sam znalazłem, które znały go właśnie z różnego okresu życia. Poza rozmowami grzebałem również w archiwach. Grzebałem w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Jak mówiłem, pan Michalkiewicz był działaczem opozycji antykomunistycznej i z tego tytułu był 2 razy inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Przeciwko niemu były prowadzone 2 sprawy. W latach 70. sprawa operacyjnego rozpracowania SAM. W latach 80. sprawa operacyjnego sprawdzenia STEN. Był również internowany w 82 roku. No i z tych dokumentów, które się zachowały w Instytucie Pamięci Narodowej, można wyczytać m.in. to, kto na pana Michalkiewicza donosił przez lata. Można wyczytać to, kto prowadził konkretnie te sprawy przeciwko niemu. Mało tego, w książce są nawet zdjęcia, które SB-cy z ukrycia robili panu Michalkiewiczowi. To z początku lat 80., kiedy właśnie była prowadzona inwigilacja, między innymi polegająca na śledzeniu
pana Michalkiewicza przez kilka dni, przez dwóch funkcjonariuszy. Dwa rozdziały właśnie o tym opowiadają. I poza archiwum Instytutu Pamięci Narodowej szukałem również materiałów w innych archiwach, między innymi w archiwach domowych, choćby w archiwum domowym pana Janusza Korwin-Mikkego, gdzie znalazłem na przykład widokówkę, którą pan Michalkiewicz wysłał z Kanady do swojego przyjaciela. I niestety, może tak jeszcze bo jedno archiwum istotne, archiwum Unii Polityki Realnej i jeszcze kilka innych. Natomiast niestety nie wszystkie osoby, z którymi chciałem rozmawiać, zgodziły się na to. Na przykład nie chciał ze mną rozmawiać jeden z pierwszych wydawców książek pana Michalkiewicza, właściciel wydawnictwa Dextra. Po prostu trzasnął słuchawką, kiedy do niego zadzwoniłem. Nie wiem z jakiego powodu, ponieważ ja nie znałem człowieka wcześniej, nie miałem z nim do czynienia, nic mu złego nie zrobiłem, tym bardziej. No, trzasnął słuchawką, nie chciał ze mną rozmawiać. Nie chciał również ze mną rozmawiać ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest o tyle istotna osoba, że pan Michalkiewicz był związany z mediami ojca Rydzyka przez kilkanaście lat. Miał felietony w Radiu Maryja, występował w telewizji Trwam, pisał do naszego dziennika, no i był wykładowcą w Wyższej Szkole w Toruniu. Niestety ojciec Rydzyk poprzez pośrednika odmówił mi rozmowy. Mimo to oczywiście jest rozdział na temat tej współpracy pana Michalkiewicza z mediami ojca Rydzyka. Chociaż w pewnych kwestiach musiałem się pewnych rzeczy domyślać, skoro nie mogłem się dowiedzieć na przykład, dlaczego ostatecznie została ta współpraca zakończona. I te domysły państwo możecie przeczytać w biografii. Tak samo zresztą jak choćby te zdjęcia, właśnie, o których mówiłem, zresztą zdjęć jest ponad 220, w większości publikowanych po raz pierwszy. No ale zarówno właściciel wydawnictwa Dextra, jak i ojciec Rydzyk nie mają obowiązku ze mną rozmawiać. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż w 2018 roku była taka sytuacja, kwestia w kwestii roszczeń żydowskich. Pan Michalkiewicz wielokrotnie w swoich felietonach, zarówno tych pisanych, jak i tych mówionych, mówił, że jest pewien list, który został wysłany przez Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast adwersarze pana Michalkiewicza mówili, że skoro twierdzili, że takiego listu nie ma, i mówili, że skoro pan Michalkiewicz twierdzi, że jest, to żeby on im ten list pokazał. Na co pan Michalkiewicz odpowiadał, że to był list do ministerstwa, a nie do niego, więc niech się ministerstwa zapytają. No i oni to zrobili. Wysłali zapytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy taki list był. I ministerstwo odpisało, że takiego listu nie było. No i nastąpiła pewna konstatacja, czyli okazało się, oni twierdzili, ci adwersarze pana Michalkiewicza, że pan Michalkiewicz się myli. Ale ja przeczytałem tę odpowiedź i wiedziałem, że została ona w pewien sposób zmanipulowana. I wiedziałem, jak zadać pytanie, żeby ta manipulacja nie mogła się powtórzyć, czyli jako dziennikarz wysłałem zapytanie swoje do Ministerstwa Sprawiedliwości, właściwie prawie, że to samo, tak jak ci adwersarze, ale tak zmienione, żeby nie była możliwa ta manipulacja. Było to w styczniu zeszłego roku. Mija
prawie 2 lata już mijają. Do tej pory, mimo kilku monitów mailowych i telefonicznych, tej odpowiedzi nie dostałem, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości ma 2 tygodnie na odpowiedź na zapytanie dziennikarskie. No ale jak już nie odpisywali mi przez 3 tygodnie, no to pomyślałem, że może skoro adresat nie chce ze mną rozmawiać tego rzekomego listu, którego być może nie było, no to ja może się zapytam nadawcy. Dawałem sobie może jakieś 5% szans, że mi w ogóle odpiszą. No ale nic nie traciłem, więc wysłałem maila do Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. I oni mi ku mojemu zdziwieniu odpisali następnego dnia, ale nie było tam odpowiedzi, tylko tam było pytanie. Na co ci to? No więc odpisałem im, że w Polsce są pewne kontrowersje, że niektórzy twierdzą, że taki list jest, inni mówią, że takiego listu nie ma. No i chciałem po prostu dociec prawdy. I następnego dnia dostałem znowu maila od nich i napisali, że w tym liście nie ma żadnych kontrowersji, nie ma nic tajemniczego ani tajnego i oni mi przesyłają ten list w załączeniu. List był w 2 wersjach językowych, polskiej i angielskiej, z pieczątką Ministerstwa Sprawiedliwości, że został odebrany. I list w całości wersji polskiej możecie Państwo przeczytać w tej biografii. Po raz kolejny okazało się, że to pan Michalkiewicz ma rację, a nie jego adwersarze. Mógłbym tak opowiadać jeszcze o innych rzeczach, na przykład o tym, jak pan Michalkiewicz przewidział, że Nagrodę Nobla dostanie pani Olga Tokarczuk. Dokładnie 2,5 roku wcześniej napisał to w jednym ze swoich felietonów. Oczywiście tu nie chodziło o walory literackie, tylko bardziej o walory ideologiczne. I wiele, wiele innych rzeczy, które pojawiały się w momencie, kiedy zbierałem materiały do tej książki i bardzo wiele takich ciekawostek przeczytacie Państwo w biografii, jeśli po nią sięgniecie. Nie chcę przedłużać, bo nie mamy za dużo czasu, bo niedługo jedziemy do Monie, gdzie mamy kolejne spotkanie jeszcze dzisiaj. Państwo chcecie przede wszystkim wysłuchać pana Michalkiewicza, więc zachęcam do zapoznania się z moją biografią i dziękuję za wysłuchanie. Proszę Państwa, teraz kolej na mnie. Chciałem przeprosić za to, że w płaszczu jestem, ale wydaje mi się, że jest trochę chłodno, a nie chciałbym się przeziębić. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Państwu dziękuję za obecność. Nawiążę w kilku słowach do tego, co mówił tu pan Cukiernik. Ja byłem niechętny temu, żeby on pisał moją biografię. Między innymi z tego powodu, że jak już biografowie piszą biografię, to nieomylny to znak, że pora umierać. No i tak się wahałem, ale przypomniałem sobie, jak to w młodości cyganka mi zaproponowała, że mi powróży z kart. Ja jej te karty zabrałem, powiedziałem, z kart to każdy głupi potrafi powróżyć, proszę mi tu powróżyć bez kart. I ona mi powróżyła, powiedziała, będziesz żył aż do śmierci, aż ci się zawierci. No więc dopóki mi się nie zawierca, to wszystko jest w porządku. W związku z tym te obawy zniknęły. W związku z tym, co mówił pan Cukiernik o tych Żydach, to na tym tle chociażby, na tym przykładzie się sprawdza, ile racji miał święty Paweł, kiedy mówił, że zbawienie przychodzi od Żydów. Nie zawsze w tym znaczeniu, ale jednak. Proszę Państwa, ale nie to jest tematem mojej tutaj wypowiedzi, którą chciałbym potraktować jako wstęp do naszej rozmowy, bo proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że najpierw ja powiem to, co mam do powiedzenia, potem Państwo zabierzecie głos, ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Tematem mojego wystąpienia jest wojna o pokój.
wojna o pokój, dlatego wojna o pokój, że wszystkie wojny, jak poucza nas historia, wszystkie wojny kończyły się pokojem. Zatem każda wojna toczy się o pokój. Nigdy nie słyszałem, żeby jakaś wojna toczyła się o wojnę. No więc ta też prawdopodobnie się jakimś rozwiązaniem zakończy, jeszcze nie wiemy jakim, ale ja owszem też do tego się spróbuję odnieść, natomiast przede wszystkim chciałbym Państwu przedstawić, jak do tego doszło, bo wtedy lepiej zrozumiemy, co się tam tak naprawdę dzieje i jakie mogą być konsekwencje, następstwa i w ogóle dalszy przebieg wydarzeń. Żeby to lepiej zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie, no nie do Adama i Ewy, bo to za daleko by było, ale do roku 1980. Otóż w 1980 roku okazało się, że jałtański porządek polityczny ustanowiony w 1945 roku w lutym zaczyna się rozsypywać. Takim sygnałem tej destrukcji było między innymi powstanie Solidarności w Polsce. No i widać było, że ten cały blok sowiecki, a więc porządek jałtański się chwieje w posadach. I dopóki na Kremlu byli tacy starcy, Breżniew, Andropow, Czernienko, to oni już nie wiedzieli, co z tym fantem robić. Wahali się, czy bronić tego porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale to nie wiadomo było, jak wysoka będzie ta cena, a przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna. I dopiero kiedy sekretarzem generalnym sowieckim został Michał Gorbaczow, zupełnie znacznie młodszy działacz, no to on podjął decyzję. Nie bronimy porządku jałtańskiego do upadłego, tylko spróbujemy wykonać manewr ucieczki do przodu. Na czym polegał manewr ucieczki do przodu? Żeby zamiast bronić porządku jałtańskiego, zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie. Jeśli strona amerykańska podejmie ofertę, no to świetnie. Do tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym można będzie wiele energii skierować na inne odcinki. I w marcu 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co było wstępem do tego manewru ucieczki do przodu. Strona amerykańska podjęła ofertę, o czym świadczyły kolejne cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. I ono miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy Środkowej, dlatego że po tym spotkaniu właśnie okazało się, że istotnym elementem tego przyszłego porządku politycznego, uprzedzając trochę chronologię, powiem, że jego ustanawianie trwało 25 lat, bo to nie była taka łatwa sprawa, to mnóstwo problemów trzeba było rozwiązać w międzyczasie, no ale zakończyło się. Więc po tym spotkaniu w Reykjaviku pojawiła się wiarygodna informacja, że istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy już się pojawiła wiarygodna informacja i ona wywołała ogromny rezonans we wszystkich państwach środkowej Europy. Pojawiły się przygotowania do transformacji ustrojowej, bo to dla każdego było oczywiste, że jak Sowieci się stąd wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa dłużej, tylko też trzeba będzie go zamienić na jakiś inny. A w nowym ustroju to już się nie będzie liczyła znajomość Marksa, Engelsa, Lenina na wyrywki, tylko stan posiadania. Stan posiadania. No i tak się rozpoczęły przygotowania do transformacji ustrojowej. Wojska właściwie już nie sowieckie, bo w międzyczasie Związek Radziecki przestał istnieć, tylko rosyjskie wycofały się w 1993 roku z Polski. No i w ten sposób doszło do transformacji ustrojowej. Polska
uwolniła się z kurateli sowieckiej czy rosyjskiej i przeszła pod kuratelę amerykańską. I wydawało się, że tak już będzie. Aż do 17 września 2009 roku, kiedy to amerykański prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, wyprowadzając Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Nie wiem, dlaczego prezydent Obama to zrobił, bo on mi się nie zwierzał, ale warto w związku z tym przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku. Izraelski prezydent Szymon Peres spotkał się z ówczesnym rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. No i z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, ale prezydent Peres w wypowiedzi udzielonej jednej z izraelskich gazet powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No, nie uderzył rzeczywiście do dzisiejszego dnia. A drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamy do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko to zrobił, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. To wywołało efekt próżni. A natura nie znosi próżni, zwłaszcza politycznej, i te próżnie natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Ponieważ Polska leży w niemieckiej strefie Europy, no to myśmy przeszli spod kurateli amerykańskiej pod kuratelę niemiecką. Proszę Państwa, wydawało się, że klamka zapadła na długo, na 50, może nawet na 100 lat. Tym bardziej, że 20 listopada 2010 roku, a więc niewiele ponad rok po tym resecie prezydenta Obamy, na szczycie NATO w Lizbonie został proklamowany właśnie ten nowy porządek polityczny, który ostatecznie miał zastąpić porządek jałtański, a który można nazwać porządkiem lizbońskim. Wtedy zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie się znajdowały po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie. Ale Ukraina się znalazła w strefie rosyjskiej. No i jak mówię, wydawało się, że tak już będzie. Ale prezydent Obama w 2013 roku wysadził to wszystko w powietrze. A wysadził w ten sposób, że Stany Zjednoczone sypnęły złotem 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu, którego celem nieukrywanym było wyłuskanie Ukrainy ze strefy rosyjskiej. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w tej części Europy i że Polska znowu przechodzi pod kuratelę amerykańską. No i to na dobre, przechodzi pod kuratelę amerykańską. Teraz nam się to czkawką odbija, bo Państwo rozumiecie, dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to naturalną sprawą było to, że na pozycji lidera sceny politycznej w Polsce jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem i tak dalej. No ale jak Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, to już nie. Na Ukrainie zmiana lidera dokonała się przy pomocy strzelaniny i tam na awantury tam się paliło, strzelano, opony się paliły i tak dalej. A u nas to nie. U nas trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, zaczęli podsłuchiwać tych dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, innych nie podsłuchiwali.
za głównego, że tak powiem, sprawcę kierowniczego tego spisku został uznany przez niezawisły sąd pan Marek Falenta. On tam nawet miał epizod psychiatryczny, bo tam go badali, czy aby nie ma pod sufitem czegoś. Okazało się, że nie, został skazany na 2,5 roku więzienia, już odsiedział to wszystko. Ja jednak podejrzewam, że panu Falencie i tym kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy. Dlaczego tak podejrzewam? No, z prostego powodu. Ci kelnerzy nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele i tam w innych takich warszawskich restauracjach, ale 700 godzin nagrali w rezydencji premiera Tuska, gdzie kelnerzy tak się nie szczarogęszą tam, więc dlatego mówię, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska nie przedstawiało żadnych trudności. No, ale nie wiadomo, jak by to było, gdyby tu w Polsce też Stany Zjednoczone rzuciły 5 miliardów dolarów, to może by do ich strzelaniny doszło, ale nie rzuciły. Dlaczego tak myślę, że nie rzuciły? Dlatego, że właśnie niedawno pojawiła się informacja, że pan Falenta musiał na własną rękę się starać o pieniądze. Sprzedał te podsłuchy Putinowi. Sprzedał te podsłuchy Putinowi. To wyszło akurat teraz na rok przed kampanią wyborczą, państwo rozumiecie. No musimy czymś, nasi umiewani przywódcy muszą czymś zająć opinię publiczną, ponieważ nie wiedzą, co tam, jakie bajki na temat państwa mają opowiadać, bo to nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. Zresztą, mój Boże, no nie wszystko od nas zależy, powiedzmy sobie jeszcze bardzo mało, coraz mniej od nas zależy. W związku z tym lepiej, jak się opinię publiczną zajmie, czy no, Michał Tusk wziął 600 tysięcy euro łapówki, czy nie, to przecież ludzie będą roztrząsać to miesiącami, skakać sobie do oczu i tak dalej, dzięki czemu walka polityczna na to widowisko się będzie rozgrywało cały czas, a na temat rzeczywistych problemów państwa nie usłyszymy ani słowa. Więc to jest, taką to funkcję pełni. Oczywiście tam pan generał Dukaczewski, tu muszę powiedzieć, że pan Zbigniew Ziobro zastawił taką sprytną pułapkę na Donalda Tuska poprzez to, że dozował mu te rewelacje, znaczy nie mu, tylko opinii publicznej. Najpierw, że ten pan, cały wspólnik pana Falenty powiedział, że no to generał Dukaczewski nawet się odezwał, bo jak tak, to znaczy, że zmiana pozycji lidera w 2015 roku to musiała zostać dokonana przez Putina. No i Donald Tusk, zachęcony takim tutaj wsparciem ze strony generała Dukaczewskiego, powiedział, no to w takim razie nie ma rady, musi komisja śledcza powstać w Sejmie. A tu się następnego dnia się okazało, że ten pan Michał Tusk oczywiście energicznie to zdementował, ale proszę państwa, jak powiedział jeszcze w głębokiej starożytności cesarz Klaudiusz, kiedy tam rozpatrywał sprawę tak zwanej nagany cenzorskiej jednego Rzymianina, żeby mu wykreślić tę naganę, to powiedział, dobrze, ale niech chociaż pozostanie ślad po zatarciu. To tutaj pozostał już ślad po tej demencji. No i teraz będziemy się tym jeszcze nakręcali przez co najmniej rok, aż do najbliższych wyborów. Proszę państwa, ale wspominam o tym tylko dlatego, że Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. No widzimy, że tu konsekwencje będą się utrzymywały jeszcze długo. Natomiast zwróćmy na Ukrainę. Tak jak powiedziałem, w roku 2014 już się okazało, jak ten Majdan tam wybuchł, strzelanina i tak dalej. Prezydent Janukowycz uciekł do Rosji. No więc dokonała się zmiana na pozycji lidera politycznej sceny na Ukrainie. Porządek lizboński został wysadzony w powietrze i nie było już żadnego, ani jałtańskiego, ani żadnego. Zimny ruski czekista Putin natychmiast skorzystał z tej okazji i oskubał Ukrainę. Zabrał Krym i w organizmie państwowym Ukrainy otworzył taką krwawiącą ranę
przez którą znaczna część siły tego państwa uciekała cały czas, w postaci tych zbuntowanych obwodów donieckiego i ługańskiego. I taki stan ni pokoju, ni wojny trwał między Rosją i Ukrainą od 2014 roku aż do roku ubiegłego. Aż do roku ubiegłego, bo w ubiegłym roku przyjechał, w czerwcu ubiegłego roku przyjechał do Europy prezydent Biden. Przeprowadził rozmowy z rozmaitymi osobistościami politycznymi, europejskimi, między innymi dwie kilkugodzinne rozmowy z zimnym ruskim czekistą Putinem. W ciągu tych kilku godzin coś mu musiał powiedzieć. Putin jemu też, ale i on Putinowi coś musiał powiedzieć. Ja bym bardzo wiele dał za to, żeby się dowiedzieć, co mu właściwie powiedział. Dlatego, że po tych rozmowach zaczęło narastać gwałtownie napięcie w stosunkach rosyjsko-ukraińskich i wojsko rosyjskie zaczęło się koncentrować nad granicą Ukrainy. Coś ważnego musiał prezydent Biden powiedzieć. Co powiedział, tego nie wiemy. No w każdym razie ja nie wiem, myślę, że nie prędko się dowiemy, ale coś tam żeśmy się dowiedzieli, bo podczas pielgrzymki do Kijowa amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, tam murzyn, taki wielkie chłopisko, powiedział, że celem tej wojny, my cały czas myśleliśmy, że celem tej wojny jest to, żeby Ukraińcom dogodzić, tam demokrację wprowadzić, a okazało się, że nie. Że celem tej wojny jest osłabienie Rosji. No to już coś tam się dowiedzieliśmy. Proszę Państwa, dlaczego prezydent Biden przyjechał do Europy w ubiegłym roku? I to tak zapoczątkowało taką sekwencję wydarzeń. No tego też nie wiem, ale znowu muszę się cofnąć w czasie do roku 2008. Kiedy był kryzys finansowy na świecie, w 2008 roku zrobiłem takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów i ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. I to nie tych najmniejszych, tylko tych dużych. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później, w 2018 roku, Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, tam 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. W ciągu 10 lat przewaga amerykańska stopniała o połowę. A w kwietniu ubiegłego roku wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. To co byście Państwo zrobili na takie diktum na miejscu prezydenta Bidena? Ja na jego miejscu bym sobie pomyślał, że moim problemem to są Chiny. Mój problem numer jeden to są Chiny. W związku z tym muszę przygotować Państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Do ostatecznego, bo czas nie pracuje dla mnie. To topnienie amerykańskiej przewagi pokazało, że czas nie pracuje dla mnie. W związku z tym, jeżeli tak, jeżeli muszę przygotować państwo i w ogóle sytuację do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, to muszę wyjaśnić, co się będzie działo na innych kierunkach. No i prawdopodobnie coś takiego powiedział Putinowi, co go skłoniło do stwarzania faktów dokonanych. To zgodnie z tym, co Machiavelli pisał w Księciu. Machiavelli pisał tak, że Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Wiedzieli, że wojnę i tak czy owak trzeba będzie prowadzić, tyle tylko, że trzeba będzie prowadzić ją wtedy, kiedy nieprzyjaciel podyktuje i miejsce, i termin, i warunki, i tak dalej. Więc lepiej samemu to zrobić. Putin. W związku z tym Putin został uznany za zbrodniarza wojennego. No to oczywiście, skoro Senat Stanów Zjednoczonych tak zdecydował, to nie wypada nam zaprzeczać.
bo ja to i tak zostałem uznany za ruskiego agenta, ale państwo jeszcze nie, to musicie uważać, musicie się pilnować, tak. Ja już nie mam nic do stracenia, bo już jestem, już drugi raz mnie nie można zdemaskować. Raz wystarczy, ale państwo musicie się pilnować. Proszę państwa, muszę powiedzieć tak, że oczywiście nie spieram się z decyzją Senatu Stanów Zjednoczonych. Putin jest zbrodniarzem wojennym jak najbardziej, ale zachodzi pewne podobieństwo tej sytuacji, jaka się na Ukrainie wytworzyła, z kryzysem karaibskim z 1962 roku. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo to bardzo dawno było. Zaczęło się to wszystko od tego, że w 1959 roku Fidel Castro obalił kubańskiego prezydenta Fulgencio Batistę. No i przejął władzę i na dzień dobry znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa na Kubie, które tam robiły kokosowe interesy. No, trudno, żeby się to Amerykanom podobało. I John Kennedy, który w 1961 roku został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych po Eisenhowerze, wyraził zgodę na CIA, żeby CIA przeprowadziła tajną operację, która miała na celu przywrócenie na Kubie prawa i porządku. I ta tajna operacja przybrała postać inwazji w Zatoce Świń, która się nie udała. No, ale Fidel Castro się trochę wystraszył, bo ta się nie udała, ale następna się może udać. W związku z tym zacieśnił stosunki z Sowietami. A Chruszczow wykorzystał to, żeby zainstalować na Kubie sowieckie rakiety z głowicami atomowymi 90 mil od Stanów Zjednoczonych. Zwracam uwagę, że Kuba była suwerennym państwem, tak jak Ukraina. Mogła się poprzyjaźnić z kim chciała. Mogła na własnym terytorium instalować taką broń, jaką jej się podobało. Ale co zrobił prezydent Kennedy? Natychmiast zarządził blokadę morską Kuby. No i świat stanął, jak pamiętamy, na krawędzi wojny jądrowej. Na szczęście wszystko zakończyło się wesołym oberkiem. A mogło się zakończyć całkiem źle. Więc tu pewne podobieństwa są. Pewne podobieństwa są, dlatego mówię, że, co nie wszystkim się podoba, że Stany Zjednoczone, że inaczej, że Rosja na Ukrainie prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i całym Sojuszem Atlantyckim. No to trudno, żeby im tak szło jak z płatka, bo to nie jest łatwe. Podobna sytuacja była w Wietnamie. Stany Zjednoczone nie wojowały z Wietnamem. W Wietnamie, tylko wojowały z całym układem warszawskim i z Chinami na dodatek. W tej chwili Stany Zjednoczone i cały Sojusz Atlantycki udziela Ukrainie pomocy finansowej, pomocy wywiadowczej, pomocy propagandowej, no i wreszcie pomocy wojskowej w postaci dostaw broni i amunicji. Stany Zjednoczone, co prawda, no robią to bezinteresownie, jak rzeczby inaczej, ale nie okazało się, to sekretarz takiej organizacji międzynarodowej, która się zajmuje przepływami złota na rynku międzynarodowym, bo pisał, że w 2015 roku, a więc rok po Majdanie, Stany Zjednoczone wzięły na przechowanie ukraińskie rezerwy złota wartości 12 miliardów dolarów. Proszę zwrócić uwagę, że do niedawna, teraz to wartość tej pomocy amerykańskiej dla Ukrainy jest trochę wyższa, ale do niedawna jeszcze mieściła się w granicach tych 12 miliardów złotych. Teraz jest wyższa, ale to też można wyjaśnić, bo wcześniej, zanim te rezerwy zostały na przechowanie wzięte, to Stany Zjednoczone przejęły ukraińskie rezerwy walutowe, więc to można zwiększyć. W odróżnieniu od innych państw, to tylko Polska za darmo to robi. Tylko Polska za darmo to robi, bo jak się pochwalił rząd, jeszcze chyba w sierpniu,
wartość polskiej pomocy dla Ukrainy, co nie obejmuje uchodźców, bo to jest osobna sprawa, stanowiła równowartość 1% produktu krajowego brutto. W przeliczeniu na liczby bezwzględne to jest około 26-27 miliardów złotych. Więc mniej więcej tyle. A teraz to już się trochę zwiększyło, bo cały czas tam prezydent Duda to wszystko by zrobił dla Ukrainy. 3 maja nawet powiedział, że chciałby, żeby Ukraina się, znaczy Polska, przepraszam, zlała się z Ukrainą. No, więc to trochę potem mu ktoś tam chyba trochę zimnej wody wylał na głowę, bo powiedział, że no nie, to tam się trochę zagalopował, ale granica, powiedział, polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić. No ale żeby nawet, żeby łączyła, to najpierw musi istnieć, prawda? No jak istnieć, to już nie ma Unii, tylko tak. Proszę Państwa, jaki może być finał? Bo widzimy w tej chwili, że wojna na Ukrainie weszła w fazę przewlekłą. Z takiej fazy gwałtownej, ostrej weszła w fazę przewlekłą, co może być efektem pewnych przesunięć w Rosji. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, wojna w pierwszym okresie, to znaczy do, mniej więcej do końca września, to była dziwna wojna. Bo z jednej strony tam rzeczywiście no, trup się ścielił gęsto i tak dalej, ale z drugiej strony nie była niszczona infrastruktura ani energetyczna, ani ośrodki kierowania państwem, ani linie kolejowe, ani droga, no nic. Co więcej, przez Ukrainę przebiega gazociąg, który prowadzi na Węgry, do Słowacji i tak. No i z każdej doby tłoczone przez ten gazociąg jest 100 milionów metrów sześciennych ruskiego gazu. I Ukraina z tego korzysta. Tu wojna, ale Ukraina z tego korzysta. W pewnym momencie Rosjanie zakręcili kurek, no bo Ukraina oczywiście nie płaci za ten gaz. No więc Rosjanie pod tym pretekstem zakręcili kurek, ale ten gazociąg obsługuje Węgry i Słowację. W związku z tym Viktor Orban zapłacił te długi ukraińskie, bo Rosjanie natychmiast odkręcili kurek i gaz nadal płynie. Więc dziwna wojna. Z tego powodu Putina krytykowała frakcja tak zwanych siłowików. To są ludzie reprezentujący siły zbrojne i bezpiekę. Że albo prowadzimy wojnę na cały regulator, albo wcale się nie bawmy w to, bo to jest bez sensu. No i teraz nowy dowódca tych sił rosyjskich na Ukrainie został mianowany i on, to widać, że siłowiki doszły do głosu. Dlatego, że Rosjanie zmienili strategię. Już nie bawią się w jakieś takie ofensywy, tylko systematycznie niszczą wrażliwą infrastrukturę ukraińską. Na razie jeszcze tylko energetyczną, ale myślę, że jeśli to się utrzyma, no to przyjdzie kolej na inne, na ośrodki kierowania państwem i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jak mówię, wchodzi w to w fazę przewlekłą. Wczoraj pani Ursula von der Leyen, ta, która prowadzi przeciwko Polsce wojnę hybrydową i zaostrza ją, nawet eskaluje, powiedziała, że w tej sytuacji Ukraina potrzebuje co najmniej 4 miliardów euro miesięcznie. I że Unia Europejska, owszem, może wyłożyć, ale tylko 1,5 miliarda. No a skąd resztę wziąć? To Amerykanie, ale Amerykanie chyba też nie są tacy skłonni. Wczoraj rozmawiali dwaj politycy, sekretarz obrony amerykańskiej Lloyd Austin i minister obrony Sergiusz Szojgu. O czym rozmawiali, to nie wiem, no ale rozmawiali, to znaczy, że jeden od drugiego czegoś chciał.
A czego mógł chcieć? No, chciał się dowiedzieć, czy będzie wojna, czy będzie pokój, bo państwo wiecie, każda wojna, tak jak mówiłem, kończy się pokojem. Zwłaszcza, że teraz to nie wiadomo, czy są wojny, czy ich nie ma, zgodnie z tym, co wyjaśniło swojemu słuchaczowi Radio Erewań. Zaniepokojony słuchacz zadzwonił do Radia Erewań z pytaniem, czy będzie wojna. Radio Erewań odpowiedział mu, że wojny oczywiście nie będzie. Natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. No więc to mamy teraz takie tutaj językoznawcze eksperymenty. Proszę państwa, na razie nie wiemy, jak się to zakończy, jak to długo będzie trwało. W związku z tym, co nam szkodzi, żebyśmy się zastanowili, jaki pokój byłby najbardziej korzystny z naszego punktu widzenia, znaczy polskiego. No dla co nam szkodzi się zastanowić? Mamy trzy możliwości. Pierwsza jest taka, że Ukraina wygra wojnę. Ale to też jest program minimum i program maksimum. Program minimum polega na tym, że Ukraina wyprze Rosjan ze wszystkich tych zagarniętych terytoriów anektowanych, łącznie z Krymem. No to by był program minimum. Ale jest też program maksimum i tu nie tylko Lloyd Austin, amerykański sekretarz obrony, ale i szef ukraińskiego wywiadu najwyraźniej jest zwolennikiem tego programu maksimum. A program maksimum polega na tym, że żeby doprowadzić do demilitaryzacji europejskiej części Rosji. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło to nastąpić inaczej, aż kiedy ukraińska załoga obsadzi Kreml i Ukraina przejmie wszystkie aktywa Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym. No to co byśmy wtedy mieli? Mielibyśmy za naszą wschodnią granicą mocarstwo nuklearne. Mocarstwo, to trochę byśmy tak się czuli skrępowani, myślę, z takim sąsiedztwem. Druga możliwość jest taka, że Ukraina przegra. To znaczy, że Rosja okupuje całą Ukrainę, tam w Kijowie ustanowi jakiś marionetkowy rząd i tak dalej. No to też niedobrze, bo mielibyśmy armię rosyjską na całej wschodniej granicy. I trzecia możliwość jest taka, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. Ambasadoressa amerykańska przy NATO wyraziła tę myśl bardziej elegancko niż ja. Mianowicie powiedziała, że jedną z możliwych możliwości, tak się wyraziła, jest zamrożenie konfliktu. Zamrożenie konfliktu na Ukrainie. Co to znaczy? No to znaczy, że nastąpi rozbiór Ukrainy. Mniej więcej w tych granicach, jakie są teraz. Być może, że Rosjanie jeszcze będą próbowali zająć Odessę i w ten sposób odciąć Ukrainę całkowicie od wybrzeża czarnomorskiego. Co byśmy wtedy mieli? Wtedy nie mielibyśmy na całej naszej wschodniej granicy armii rosyjskiej, tylko sąsiadowalibyśmy z Ukrainą, która by była no, wroga Rosji, z nieprzejednaną wrogością by ziała do Rosji. Ale nie byłaby w stanie wybić się na mocarstwowość. Nie byłaby w stanie wybić się na mocarstwowość. Przeciwnie, sytuacja Ukrainy w jakimś tam stopniu, to nie wiemy jeszcze w jakim, zależałaby od polskiej życzliwości. To z naszego punktu widzenia to dobrze. Mówię o tym państwu dlatego, żeby pokazać, że interes państwowy Ukrainy wcale się nie pokrywa z interesem państwowym Polski. Na razie, jak powiadam, nasi umiłowani przywódcy mają odmienny pogląd, że to jest identyczny interes, no ale tu pokazuję państwu, że nie jest. Że nie jest. Co więcej, nasi umiłowani przywódcy stwarzają wrażenie, jakby już nie mogli wytrzymać,
żeby również Polska została wkręcona w tę maszynkę do mięsa. Bo na razie chwalić Boga to mnie, tylko Ukraińcy. Można im współczuć tak po ludzku, bo to tragedia rzeczywiście. No, ale musimy małodusznie stwierdzić, że to dobrze, przynajmniej tyle, że nie my, tak jak w 1939 roku Wielka Brytania nas wkręciła w maszynkę do mięsa, no to teraz jakoś chwalić Boga nie. Ludzie pobożni twierdzą, że to dzięki Matce Boskiej. Rzeczywiście coś takiego można podejrzewać, jak Państwo pamiętacie, Polska miała przekazać Ukrainie samoloty. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych pozwolił nam, ale jednocześnie podkreślił z naciskiem, że to będzie suwerenna decyzja Polski. Co to znaczy? No to znaczy, że Stany Zjednoczone nie miałyby z tym nic wspólnego. Bo to suwerenna decyzja Polski, to Polska robi co chce. Wiadomo, że Polska w ogóle nikogo się nie słucha, tylko robi co tam jej się podoba. Ale pan minister Rau, i tutaj ludzie pobożni uważają, że to działał z natchnienia Matki Boskiej, no, która tam no, jako królowa Polski to coś tam musi nas ochraniać jednak, bo zaproponował, żeby dobrze, że Polska przekaże te samoloty, ale nie bezpośrednio na Ukrainę, tylko one polecą do amerykańskiej bazy lotniczej w Ramstein w Niemczech. No i potem niech Amerykanie podejmą suwerenną decyzję, co dalej z nimi zrobić. I Departament Stanu, który dzień wcześniej nam pozwolił, powiedział, że ten pomysł nie był z nim konsultowany, a w ogóle jest niedorzeczny. No to trochę nas zdziwiło, że dlaczego wczoraj był dorzeczny, a dzisiaj już nie. Ale to następnego dnia przedstawiciel Pentagonu to wyjaśnił, że ten pomysł jest ryzykowny. Państwo rozumiecie, jakby Polska podjęła suwerenną decyzję, to żadnego ryzyka nie ma, a jakby, to wtedy jest ryzyko. Dlaczego? Znowu musimy się cofnąć w czasie do początku lat 60. Za prezydentury Dwighta Eisenhowera Stany Zjednoczone miały przynajmniej do pewnego momentu praktycznie monopol na broń jądrową. I wtedy w Stanach Zjednoczonych obowiązywała doktryna wojenna, która się nazywała doktryną zmasowanego odwetu. I tak po chamsku trochę można ją streścić tak. Walimy ze wszystkiego, co mamy. Kto przeżyje, ten wygrał. Ale kiedy na początku lat 60. się okazało, że Sowieci też zbudowali arsenał jądrowy, no to się wyjaśniło, że nikt nie przeżyje. W związku z tym Robert McNamara, sekretarz obrony w administracji prezydenta Kennedy'ego, później w administracji prezydenta Johnsona, sformułował nową doktrynę wojenną, nazwaną doktryną elastycznego reagowania, którą też po chamsku można streścić tak. Haratamy się, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając nawzajem własne terytoria. I proszę zwrócić uwagę, że od połowy lat 60. wszystkie konflikty to są konflikty o przedpola. Jak najbliżej terytorium potencjalnego przeciwnika, jak najdalej od własnego. Ukraina świetnie się nadaje na takie przedpole. Zresztą Europa Środkowa też. Proszę Państwa, nasi umiłowani przywódcy na koniec, bo już powoli się zbliżam do końca. Ja uważam, że się zachowują błędnie w tej sytuacji, jaka się wytworzyła. Bo nawet nie próbują wykorzystać sytuacji do zrealizowania jakichś polskich interesów państwowych. A okazja była świetna, bo kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, prezydent Biden wielokrotnie publicznie podkreślał, że Stany Zjednoczone chciałyby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Jak wiemy, Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny,
która przewiduje zwiększenie liczebności armii polskiej do 300 tysięcy. To znaczy, że te dodatkowe 200 tysięcy żołnierzy ktoś musi uzbroić, że trzeba ich uzbroić nie tylko w broń strzelecką, ale również w broń ciężką. Gdybym, no co tam marzyć o tym, ale jak gdybym ja był prezydentem, to bym zwrócił się do prezydenta Bidena, ekscelencjo, skoro Stany Zjednoczone chcą wzmocnić wschodnią flankę NATO, to my mamy pomysł, jak to zrobić. Żeby Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie tych dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy polskich, no to wschodnia flanka NATO zostałaby wydatnie wzmocniona, a my byśmy nie wydali nawet złotówki na to. Być może, że prezydent Biden by tam próbował negocjować, no 200 tysięcy to nie, ale 100 tysięcy to dobrze już tak krakowskim targiem, no to też warto się po to schylić. Tymczasem żadna taka propozycja nie została przedstawiona, a prezydent Biden nie jest prezydentem Polski. Nie jest, nie zamierza nim być. Jaki z tego wniosek? Że nasi umiłowani przywódcy są nieśmiali. Nieśmiali. Ja przedstawię taki przykład, proszę Państwa, to pan prezydent Duda jest wyjątkowo nieśmiały. Otóż w 2018 roku prezydent Duda był w Białym Domu, rozmawiał z prezydentem Trumpem, 20 minut, 4 oczy rozmowa trwała. Tego samego wieczora w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbyło się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent zaszczycił to przyjęcie swoją obecnością. No i tam jak pan prezydent przyszedł, to od razu się taki cerkl zrobił i pan prezydent został, tu z pierwszej ręki mam tu relację, pan prezydent został zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy była poruszana sprawa ustawy 447. Już wtedy to było bulwersujące. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytano go, dlaczego nie? Powiedział, bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No, nieśmiały jest pan prezydent. W rezultacie okazja, jak to mówią, okazja raz stracona jest stracona na zawsze. No i czego byśmy sobie mogli życzyć? Żeby nasi umiłowani przywódcy byli trochę odważniejsi. O, chociażby tak jak Viktor Orban. Viktor Orban, wczoraj właśnie pojawiła się taka informacja, że Viktor Orban załatwił z Unią Europejską pewną trudną sprawę, mianowicie Węgry nie będą objęte limitami cen gazu. Załatwił to. To pokazuje, że determinacja w obronie własnego interesu państwowego przynosi efekty. Polska niestety nic takiego nie była w stanie, po prostu nie załatwiła. To zresztą nie tyczy tylko tego rządu, bo i poprzednich też. W 2001 roku, za czasów prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Millera, Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo poprosił nas o to prezydent Bush. No jak nas poprosił, to jasne, że powinniśmy wysłać taki kontyngent, ale to już wtedy tam też zwracałem uwagę, że dobrze, spełnijmy prośbę naszego sojusznika, ale przedstawmy mu przy okazji dwie prośby wzajemne nasze. Pierwszą, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego, o co chodziło, żeby zamiast spłacać raty zadłużenia zagranicznego innym państwom, a to były już tylko państwa NATO, należące do NATO, żeby za ich zgodą przeznaczyć te pieniądze na modernizację polskich sił zbrojnych. Bo trzeba by było coś tam u nich kupić, żeby oni też mieli jakiś interes, ale można by wpompować parę ładnych miliardów złotych w polski przemysł zbrojeniowy. No to byśmy teraz tak się nie niepokoili, nie martwili, prawda?
Druga prośba wzajemna, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, nawet bez ostentacji jakiejś, tylko że nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Nie tam, żeby Żydom zabraniali hałasować, niech sobie hałasują, byle tylko myśmy wiedzieli, że za tymi hałasami nie pójdą żadne amerykańskie naciski, bo tych możemy nie wytrzymać. Hałasy tu najwyżej będziemy hałasowali jeszcze głośniej i tyle. No i nie byłem pewien, czy Polska w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi może coś takiego tutaj proponować. I kiedy byłem w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, tam rozmawiałem z szefem tego instytutu, chciałem się dowiedzieć, co właśnie jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie. No i mówię mu to, a on powiada tak, no te konwersje, mówi, to była do załatwienia sprawa, bo wtedy Amerykanie wykładali dziennie na operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie $300 milionów. Każdego dnia. Więc tej konwersji nikt by nawet w Ameryce specjalnie nie zauważył. Mówi, to było do załatwienia. No, a ta druga sprawa z Żydami, mówi, o, to trudniejsza by była, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Więc proszę Państwa, o to chodzi, żeby nasi umiłowani przywódcy mniej się troszczyli o to, co o nich powiedzą w Waszyngtonie, czy w Londynie, czy w Paryżu, czy gdzie indziej, tylko żeby się bardziej troszczyli o to, co o nich będą mówili w Warszawie i w Grajewie. Dziękuję bardzo. Tak, tak. W naturalny sposób przechodzimy do drugiej fazy. Teraz Państwo macie głos, a my będziemy się odnosić tutaj z Panem Tomaszem do tego, co Państwo powiecie. Nie tylko pytania, to mogą być komentarze, bo to ja najwyżej te komentarze będę komentował. Proszę bardzo. Co Pan sądzi o ustawie o obronie ludności? Co to jest w ogóle? Dlaczego? Proszę Państwa, tę ustawę można streścić w trzech słowach. Rząd może wszystko. No i tyle. Myślę, że aż takiej ochrony to my nie potrzebujemy, bo możemy tej ochrony nie przeżyć. Jak rząd nas zacznie tak intensywnie chronić, to możemy tego nie przeżyć. Więc lepiej, żeby rząd nas nie chronił. Lepiej by było, gdyby rząd, że tak powiem, część przynajmniej obowiązku ochrony naszej scedował na nas. Na przykład, żeby ułatwił nam dostęp do broni, żeby zrewidował prawo w ten sposób, że jeżeli ktoś napadnięty we własnym domu czy na własnej posesji porani bandytę, który tam się chce włamać, a taka była sytuacja właśnie, to nie będzie ciągany przed niezawisłe sądy, tylko no, po prostu będzie to oczywistość, że działał w obronie koniecznej. Więc myślę, że w ten sposób, gdyby rząd się nami tak nie opiekował intensywnie, czego skutkiem jest postępująca inflacja, wyciągająca nam pieniądze z kieszeni sprawniej od kieszonkowca, no to też byśmy się trochę lepiej mieli. Proszę Państwa, to jest w ogóle taki fundamentalny problem, dlatego że na czym polega ten program rozrzutności rządu? Zresztą nie tylko naszego, ale nasz to już się nie da nikomu wyprzedzić w tej rozrzutności. Na tym, że rząd przekupuje obywateli ich własnymi pieniędzmi. Ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie tego nie zrozumieją, no to nie ma takiej siły, która by jakikolwiek rząd powstrzymała przed tą pokusą. Nie ma takiej siły. Dopóki ludzie tego nie zrozumieją, że są przekupywani swoimi własnymi pieniędzmi. Także ta ustawa o ochronie ludności, jak powiadam, to w trzech słowach ją można streścić i to jest cały jej sens. Rząd może wszystko. Proszę bardzo. Proszę pana, a potem... A, pan tam z tyłu.
przepraszam. Mówi się, że nasz prezydent ma korzenie ukraińskie. Czy to jest, może być prawda, czy nie? Nie wiem. Nie wiem. Słyszałem te opinie, ale nie wiem, bo ja mu w korzenie tam nie zaglądałem, więc nie wiem, jakie ma korzenie. Ale to nic nie szkodziło, wie pan, gdyby nawet to była prawda. Był taki polityk w Polsce, który no, miał korzenie ukraińskie i wcale tego nie ukrywał. To był Kazimierz Puszak. Wielki polski patriota. Komuniści go zgnoili w więzieniu we Wronkach. Tam umarł w tym więzieniu. Bardzo dzielny człowiek i wielki polski patriota, a z pochodzenia Ukrainiec jak najbardziej. Więc mówię, to by nie miało znaczenia, nieważne. Znaczy czasami ważne jest, kto tam ma korzenie, jakie, ale bardziej się koncentrujmy nie tyle na korzeniach, tak proponuję, jako, że tak powiem, zdeklarowany antysemita, tu nawet pierwsze miejsce, tu zazdrośnie go strzegę w tej hierarchii, to mówię, że korzenie nie są takie ważne, ważniejsze jest, co taki człowiek robi. Co taki człowiek robi. I podam jeszcze drugi przykład, no żeby tu już nie być gołosłownym. Był taki Marian Hemar, taki poeta, który naprawdę się nazywał Hescheles. Ale to był wielki polski patriota, więc to, nawet gdyby prezydent Duda miał korzenie, ale dbał o polski interes państwowy, no to wcale byśmy nie mieli do niego pretensji o te korzenie. W końcu to żadna jego wina. No. Ma korzenie i tyle, prawda? Proszę bardzo. Może pan teraz się zgłaszał tutaj. Proszę, żeby pan się odniósł do sytuacji z przed kilku dni. Proszę się wiesz. O korzyściach i o korzyściach i zagrożeniach dla Polaków z tytułu sprzedaży, przejęcia przez Orlen spółkę państwową grupy PGNiG. To pierwsze zagrożenie to jest takie, że to jest ilustracja takiej tendencji do nacjonalizacji i koncentracji gospodarki w rękach państwa. Rząd dobrej zmiany, tutaj Grzegorz Braun to nazywał, że to jest historyczna rekonstrukcja przedwojennej sanacji. To jest prawda, ale musimy sobie przypomnieć, jaka była pod tym względem przedwojenna sanacja. Sanacja była, jeśli chodzi o ideologiczną stronę, ruchem etatystycznym, to znaczy zmierzającym do rozciągnięcia kontroli państwa nad wszystkim, a w porywach nawet socjalistycznym. W porywach nawet socjalistycznym, bo niektóre metody to przypominały, no tak, w łagodniejszej formie metody bolszewickie. Na przykład przejmowanie lubelskich zakładów lotniczych przez Skarb Państwa, czy generał Rajski tam się odznaczył. Prawie że bolszewickimi metodami to zostało robione. Proszę Państwa, jak statystyki to odnotowują? Otóż kiedy sanacja okrzepła, 1928 rok, według statystyk, nie było w Polsce ani jednej spółki prawa handlowego, której Skarb Państwa miałby udział dominujący. Nie było ani jednej. 10 lat później, w 1938 roku, nie było w Polsce ani jednej spółki prawa handlowego, której Skarb Państwa nie miałby dominującego udziału. Nastąpiła nacjonalizacja znacznej części gospodarki. No i temu towarzyszył ucisk podatkowy i tak dalej. To wszystko, co tam znamy. Także to są zagrożenia. To są zagrożenia, bo powiem inaczej. Nieżyjący już ekonomista taki amerykański, Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla w 1973 roku z ekonomii, napisał taką książkę, myśmy to wydali jeszcze w podziemiu w 80-tych latach, Wolny wybór, pod takim tytułem Wolny wybór. I on tam pisze, że jak państwo sądzicie, ile jest sposobów wydawania pieniędzy? Cztery. O pan to wie. Bo jestem przedsiębiorcą. No tak. Pierwszy sposób
jest wtedy, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? No wydajemy oszczędnie, bo to nasze. A przede wszystkim wydajemy celowo, bo doskonale znamy to, czego nam potrzeba. Drugi sposób jest wtedy, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. No nadal oszczędnie, ale już nie tak celowo. Każdy, kto kupował prezent, to wie, jak łatwo się pomylić. Więc już nie tak celowo. Już marnotrawstwo jest większe przy tym drugim sposobie. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, wtedy tam nie oszczędzamy, niech się martwi właściciel pieniędzy, ale przynajmniej wydajemy je celowo, bo swoje potrzeby znamy cały czas. Wreszcie czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, ani celowo, zwłaszcza jak tych innych jest 30 parę milionów. To my wydajemy te pieniądze na podstawie naszych urojeń, co im tam pasuje, a co nie. I jakie tu są proporcje? Państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo zawsze cudze, przecież nie ma własnych. Rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Ten trzeci sposób to wtedy, kiedy finansuje z cudzych pieniędzy tak zwane własne potrzeby państwa, których wspólnym mianownikiem jest przemoc. Jest przemoc. Wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, tamte więzienia i tak dalej, tajniaków, bezpieczniaków, no i tam tę politykę zagraniczną. I to jest mniej więcej w warunkach polskich nie więcej jak 20% wydatków. Reszta jest wydawana w sposób czwarty, ten najbardziej marnotrawczy. Obóz dobrej zmiany mówi, no tak, ale to dlatego, że złodzieje tam kradli tego, co... Być może, że tak było i to coś tam muszą wiedzieć. Ale nawet gdyby nie było złodziei, to by tak było. Po prostu to wynika z natury tego sposobu. Co ja bym zaproponował, i myślę, że to samo Konfederacja proponuje, żeby zlikwidować czwarty sposób wydawania pieniędzy i te ogromne środki, które są marnotrawione, przesunąć do sposobu pierwszego. To znaczy takiego, kiedy człowiek wydaje pieniądze własne na siebie samego. To wymaga tylko zmiany systemu podatkowego. To nie jest, nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego. Natomiast jest to groźne dla interesów biurokratycznych gangów, które okupują współczesne państwa. No i to też, jeśli chcemy państwo, że tak powiem, z głowy postawić na nogi, to musimy zrobić i tyle. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie Stanisławie, wydaj Gipskę. Ja może nawiążę do sytuacji na froncie. W tej chwili Rosja atakuje, prawda, infrastrukturę Ukrainy. Tak. I tak się zastanawiam, wie pan, czy tam nie jest ta ustawa o ochronie, prawda, nie jest powiązana z tym, że być może wiadomo, że idzie zima i że uchodźcy, nachodźcy, prawda, mogą tutaj do nas, jak to się mówi, w dużej ilości przyjść. Czy to nie jest jakieś takie ograniczenie nas między innymi? Nie wiem. Rząd może, mówię, ta ustawa, sens tej ustawy się sprowadza do tego, że rząd może wszystko. Więc możliwe, że żeby nas ochronić, to będzie nas tam walił po łbie kijem, żebyśmy tu byli uchronieni odpowiednio, żebyśmy poczuli, że jesteśmy chronieni. Tak czy owak, my będziemy mieli ten problem, niezależnie od tego, co tam Rosja robi, chociaż oczywiście to ma wpływ. Bo jeśli nastąpi takie czy owakie rozstrzygnięcie na Ukrainie, na przykład w postaci zamrożenia konfliktu, co w tej chwili wydaje się najbardziej prawdopodobne,
na dzień dzisiejszy, to ci mężczyźni, którzy zostali zmobilizowani i tam są na froncie w armii, mogą być przynajmniej częściowo zdemobilizowani. A ponieważ do Polski przyjechało parę milionów kobiet z dziećmi, to ci mężczyźni prawdopodobnie będą się chcieli połączyć z rodzinami. To nie podobno im odmówić tego. To by było niehumanitarne. No ale w ten sposób fundujemy sobie prawdopodobny konflikt na tle narodowościowym. Kilka milionów ludzi. No, może nie dojdzie do tego, ale w każdym razie takie ryzyko gwałtownie rośnie, a zwłaszcza gdyby ci mężczyźni, a jeśli by ich tam przybywało, tak jak uchodźców w pierwszej fazie, powiedzmy 100 tysięcy na dobę, to nie byłoby możliwości fizycznej, żeby ich skontrolować, czy oni nie przewożą broni. Prawda? Więc nie oskarżam ich o nic. Tyle tylko, że musimy sobie zdawać sprawę, że w takiej masie kilku milionów ludzi 0,5% może być zadaniowane wywiadowczo albo nawet dywersyjnie i to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy. I wyobraźmy sobie, że ci ludzie zostaliby zaktywizowani. No to mielibyśmy po prostu wołynkę tutaj, co by stwarzało warunki dla zastosowania ustawy 1066, która cały czas obowiązuje. Ona przewiduje możliwość interwencji sił zbrojnych obcych państw na terenie Rzeczypospolitej, żeby uśmierzyć rozruchy. No to mielibyśmy. Ta ustawa cały czas obowiązuje. Podpisał ją prezydent Komorowski właśnie w 2014 roku i mimo tylu lat rządów dobrej zmiany nikt jej nie uchylił, nikt się nawet nie zająknął, żeby to zrobić. Więc to musimy sobie z tego zdawać sprawę, jakie tutaj są okoliczności, bo nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej ani politycznej. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie Stanisławie, co jest powodem, że państwo boi się powszechnej takiej dostępności do broni? Ja chciałbym powiedzieć na ten temat słowo jeszcze. Wiem, że czarne prochowce sprzedaje się bardzo dobrze. Jest pusto w sklepach, nie? Co jest takim powodem, że rząd boi się, obecny i poprzednie rządy? No proszę pana, to nie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Rząd mi się nie zwierza, ale nie trudno się domyślić, że się boi, że jak obywatele będą uzbrojeni, to trochę trudniej będzie ich ochraniać. Trochę trudniej będzie ich ochraniać po prostu, no bo oni powiedzą, a my tu się sami możemy ochronić, to po co tu jeszcze nam jakieś ochroniarze, prawda? Pod tym względem proszę zwrócić uwagę, że pod tym względem społeczeństwo amerykańskie na przykład trochę inaczej wygląda, bo tam Amerykanie są całkiem dobrze uzbrojeni. Całkiem dobrze uzbrojeni, a i tak tam z nimi robią różne sztuki, prawda? No, w Teksasie, jak byłem w Teksasie, to rzuciło mi się w oczy takie hasło, które nawet tam nie tylko, no, na breloczkach nawet jest. Nie zadzieraj z Teksasem. Nie zadzieraj z Teksasem. No i rzeczywiście tam Teksas się zachował. To jest ponad dwa razy większy od Polski Teksas jest, więc rzeczywiście tam czuje swoją siłę i nie zadzieraj z Teksasem. Więc u nas by mogło być podobnie. U nas by mogło być podobnie. Rząd oczywiście mówi, żebyśmy się wtedy wymordowali nawzajem. Ale myślę, że to nieprawda. Nie wymordowalibyśmy się nawzajem. Zawsze byłoby ryzyko, że tam na przykład, jakby tam na jakiejś zabawie się popili, to mogliby tam wyciągnąć. Ale to wtedy, jak każdy wie, że ten drugi też ma broń, to rozsądek dochodzi do głosu.
Rozsądek dochodzi do głosu. Zresztą to wynika nawet, że tak powiem, jest uwarunkowane biologicznie. Ja kiedyś w młodości przeczytałem taką książkę austriackiego takiego zoologa Konrada Lorenza i ona wywarła duży wpływ na mnie, światopogląd i tak dalej. A to była książka o agresji wewnątrzgatunkowej, tak zwane zło. Otóż ten Lorenz był bardzo bystrym obserwatorem i on na przykład zauważył, że zwierzęta, które są przez naturę wyposażone w taką śmiercionośną broń, tam kły, pazury i tak dalej, to jeżeli dochodzi do walk między nimi, na przykład o tam samice czy coś, to te zwierzęta się nie zabijają. Po prostu tam walczą do tego momentu, kiedy ten słabszy poczuje, że jest słabszy i on wtedy ucieka, a tamten go nawet nie goni. Natomiast zwierzęta, które nie są wyposażone przez naturę w taką broń, to walczą aż do śmierci. Na przykład synogarlice zadziobują się do śmierci. Nie zdają sobie chyba sprawy z własnej siły. No i to jest, on jeszcze jedną rzecz tak opisał tam, co bardzo mi się podoba. Dwa psy biegły wzdłuż płotu z drucianej siatki. I mało na siebie, już charczały z tej wściekłości, stwarzały wrażenie, jakby nie ta siatka, to by się pożarły w mgnieniu oka w jednej chwili. I kiedy tak biegły, nagle ta siatka się skończyła. Już psów nic nie rozdzielało i one wtedy zamiast się na siebie rzucić, cała wściekłość w jednej chwili z nich wyparowała i na sztywnych łapach, w pozach pełnych godności rozeszły się każdy w swoją stronę. To jest ilustracja naszej sceny politycznej, prawda? Konrad Lorenz, w odróżnieniu od na przykład tej pseudonauki, czyli tej gender i tak dalej, Konrad Lorenz twierdzi, że znaczna część, może nawet większość zachowań ludzkich, które uznajemy za kulturowe, to jest uwarunkowana biologicznie, tylko my przez pychę nie chcemy się do tego przyznać. Także ten przykład z psami pokazuje, że coś może być na rzeczy. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, mnie interesuje jakby pańskie subiektywne zdanie. Pan tutaj wspomniał... Ja mam tylko takie. Okay. Tutaj wspomniał pan w czasie swojej wypowiedzi, że w pewnym momencie byliśmy pod kuratelą Niemiec, teraz jesteśmy pod kuratelą Stanów Zjednoczonych. Zmierzam do tego, że no jesteśmy skonfliktowani w jakimś sensie z Unią. W Unii dominują kraje silniejsze, takie jak Niemcy czy Francja. Amerykanie są daleko i prędzej czy później, tak mi się wydaje, mogliby nam pokazać środkowy palec albo nas najzwyczajniej przehandlować. Czy nie wydaje się panu, że... Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest utopia? Co pan o tym myśli? Czy nie wydaje się panu, że powinniśmy my jako kraj właśnie zwrócić się trochę w kierunku wschodu, mam na myśli Moskwę, chodzi mi o taki zwrot gospodarczy. Mielibyśmy dostęp do dużego rynku, do gazu, do ropy. Czy to nie byłoby dla nas jakby łatwiejsze? Nie wiem, pana, co pan o tym myśli? Dostęp do gazu i ropy, to mamy, bo przecież rociągiem przyjaźń ropa ruska płynie i my się nie gniewamy, tylko korzystamy. Rafineria w Płocku przecież pracuje na tej ropie. Natomiast gaz, to jakby rząd pana premiera Morawieckiego nie zaniechał importu rosyjskiego gazu, no to byśmy mieli gaz, także... Miał pan wybrać kuratelę europejską? Proszę pana, jeszcze pytanie moim zdaniem jest źle postawione. Dlatego, że my nie powinniśmy, proszę pana, wybierać żadnej orientacji, czy niemieckiej, czy rosyjskiej, tylko polską. Bronić, sformułować polski interes państwowy, zdefiniować polski interes państwowy i każdą sytuację aktualną wykorzystywać do tego, żeby go bronić. I tyle. Jeśli chodzi o Niemcy, to nie bez powodu mówiłem, że Polska spod kurateli niemieckiej przeszła pod kuratelę amerykańską. Niemcy się z tym nie chcą pogodzić.
I ta wojna hybrydowa to jest o to, żeby Polska ponownie przeszła pod kuratelę niemiecką, a jeżeli nawet nie, że Niemcy tutaj nie będą ustanawiały lidera sceny politycznej, to niech przynajmniej taki rząd, jaki tutaj będzie, niech się ich słucha. I to wyraźne jest w tej chwili taka presja, szantaż finansowy, żeby na nas to wymusić. Przypomnę, że kiedy się zaczęła ta wojna hybrydowa, jak doszło do podmianki na pozycji lidera sceny politycznej jesienią 2015 roku, kiedy powstał rząd Beaty Szydło. Jeszcze ten rząd nic nie zdążył zrobić, jeszcze nawet pani Szydło nic nie zdążyła powiedzieć. A już od stycznia 2016 roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji, która się skończyła 16 grudnia 2016 roku Ciamajdanem. No pamiętamy ten Sejm, Ciamajdan tak zwany, to nawet elementy takie niezamierzone, elementy komiczne tam były, bo ci posłowie, którzy blokowali salę tą plenarną, najwyraźniej nie przeczytali publikacji w dzienniku Die Welt, która się ukazała 3 dni później, że no nie udało się i tak dalej. I oni myśleli, że ta wojna nadal trwa, że to i siedzieli tam, kantyczki układali jakieś, wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, słuchajcie, już po wszystkim, idźcie do domu, no to poszli. Więc i nasza złota pani wtedy przyjechała do Polski w lutym 2017 roku, no i tak zrobiła rekonesans i odstąpiła od obrony demokracji, tam do diabła z tymi kodowcami, tam pan ten cały Mateusz Kijowski groteskowy. Tylko zaczęliśmy walczyć o praworządność, do czego się dali wykorzystać niezawiśli sędziowie. No i tu ten pretekst jest wykorzystywany, ale jest w kolejce następny. Bo się okazało teraz, kiedy tam zablokowane zostało te 76 miliardów euro z tych funduszy spójności, to się okazało, że jeśli nawet tam z sądami jakoś rząd by tutaj się poddał i tak dalej, no to jest następny pretekst w postaci takiej, że karty praw podstawowych, między innymi, że rząd polski niedostatecznie dba o dobrostan Sodomczyków. Ale myślę, że nawet gdyby została uchwalona ustawa, na podstawie której każdy człowiek na żądanie Sodomczyka musiałby mu się nadstawić, to wtedy jakiś inny pretekst by się znalazł, bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o zmianę, że tak powiem, tutaj rządu. A każdy pretekst w tym celu jest dobry. No, od strony niemieckiej, jak Amerykanie, no to przekonaliśmy się. Naczelnik państwa proklamował taki samograj, jak już się zorientował, że dążenie do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej już nikogo nie rajcuje, to proklamował program dążenia do reparacji wojennych od Niemiec. No i rząd niemiecki tam odpowiada, że to jest temat zamknięty i tak dalej. W związku z tym polski rząd się poskarżył ambasadorowi Brzezińskiemu. I co zrobił ambasador Brzeziński? Udzielił na tę skargę dosyć długiej odpowiedzi, ale w całości wymijającej. No widać było, że Amerykanie nie zaryzykują, że tak powiem, i tak już tam trochę napiętych stosunków z Niemcami, żeby tutaj zrealizować partyjny interes Prawa i Sprawiedliwości. Bo to no nie chodzi o to, że myślę, że Jarosław Kaczyński jest na tyle inteligentny, że rozumie, że Polska żadnych reparacji od Niemiec nie uzyska, bo nie ma żadnych instrumentów, żeby zmusić Niemcy do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić. Tym bardziej, że jest taki jegomość, on się nazywa Jan Zbigniew
Potocki twierdzi, że ma tytuł hrabiowski, niech mu będzie, co mu będę żałował. No i on wygrał sprawę reparacji, ponad 800 miliardów dolarów, wygrał dla Polski tytułem reparacji, przed Europejskim Sądem Polubownym, Sądem Arbitrażowym w Ciechanowie, założonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. Także tylko wyegzekwować ten wyrok już jesteśmy, że tak powiem, zarobieni. Więc to tak to wygląda. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o Rosję, proszę pana. Rosja ma do nas jeden interes od 300 lat. Od 300 lat, ten sam. Żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Na czym polega status bliskiej zagranicy? No jak już nie możecie wytrzymać, żeby być tu razem, tylko chcecie być osobno, to sobie bądźcie, dobra. Ale macie nas słuchać. No i my się nie chcemy zgodzić na status. Czasami się godzimy, na przykład za PRL-u tośmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy, no ale teraz już nie chcemy. No i to jest źródłem napięć w stosunkach polsko-rosyjskich. Bo w tym największym, dlatego mówię, że ani ta opcja, ani tamta opcja, tylko ta właściwa. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie dyrektorze, czy po zakończeniu w jakikolwiek sposób tego konfliktu, wojny na Ukrainie, jest szansa, że ofiary ludobójstwa wołyńskiego będą wreszcie ekshumowane, godnie pochowane i upamiętnione? Myślę, że to powinno nastąpić, zanim jeszcze wojna wybuchła. Myślę, że polski rząd, gdyby trochę był śmielszy niż jest, to no przynajmniej taki warunek by postawił, jeżeli za darmo dostarcza broń, amunicję i tak dalej. To przynajmniej taki warunek, żeby postawił. Już nie tam, żeby tam prezydent Zełenski miał zatańczyć i zaśpiewać, ale chociaż żeby to. No, tymczasem nawet tego nie ma, więc to dlatego mówię, że są bardzo nieśmiali ci nasi umiłowani przywódcy. U nas w ogóle to, wie pan, takie trochę safandulstwo jest takie, bo tam w innych państwach to jak tam dochodzi co do czego, to tam się rżną i tak dalej, a u nas nie. W III Rzeczypospolitej obowiązuje taka niepisana zasada konstytuująca III RP, która została ustanowiona tam w Magdalence i przy Okrągłym Stole. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I proszę zwrócić uwagę, no teraz na przykład, co się okazało? Wszyscy są ruskimi agentami. Najpierw generał Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, więc niby coś tam musiałby wiedzieć, prawda? Powiedział, że Rosja już tu jest, a najlepszym takim wyrazem jej obecności to jest Prawo i Sprawiedliwość. No to znaczy mamy agenturę rosyjską. Naczelnik państwa, jak tam była polemika, tam pani ta, jak ona się nazywa, Barbara Nowacka, tam coś powiedziała, to naczelnik państwa to skomentował, że no zdawał sobie sprawę, że jest ruska agentura w Sejmie, ale nie przypuszczał, że aż tak liczna. Czyli jedni i drudzy są ruskimi agentami. No to nic dziwnego, że tak sprawy idą, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że od ruskich agentów z tego wynika, że aż się roi. Ale żaden nie jest pod śledztwem. No to jasne, to tak. Ale też prokuratura teraz ma zgryzotę, co z tym zrobić? To jest dopiero... Bez litości jest pan Grzegorz. Już się, powinien się zlitować nad tymi prokuratorami, żeby już ich nie stawiać w takiej sytuacji. Ale to pokazuje, że wszyscy wiedzą, że to nieprawda, tylko no tak, trzeba się jakoś przekomarzać, bo tu... Ja to mówię trochę tak złośliwie, że nasi umiłowani przywódcy mają surowo zabronione
zajmowania się prawdziwą polityką. W związku z tym muszą sobie wymyślać jakieś takie dyrdymały, żeby stworzyć wrażenie, że tu walka na noże i tak dalej, za kły i pazury. Proszę bardzo. Przepraszam, ja mam mikrofon, to nie pozwolę sobie zadać pytanie, bo już mi się grzeje w ręce. Słyszeliśmy wypowiedź pana Tomasza Kucieranka, który powiedział, że mimo nikłych szans udało się skontaktować ze Światowym Kongresem Żydów. Organizacją Restytucji Mienia Żydowskiego. Wiedziałam, że źle powiem. Mm-hmm. I uzyskać, mimo marnych szans uzyskać informacje. Wspomniał pan w swojej natomiast wypowiedzi, że dobrze by było, żeby w zamian za pomoc Ukrainie nasze państwo uzyskało od Stanów Zjednoczonych jakieś korzyści, na przykład, żeby uzbroili w 200 tysięcy... Sfinansowali uzbrojenie 200 tysięcy żołnierzy. Nasz prezydent Andrzej Duda niestety nie udało mu się tego uzyskać. Nawet nie próbował. To jest zgadza się. I teraz moje pytanie jest takie. Czy mógłby pan pójść w ślady pana Tomasza i spróbować skontaktować się, mimo że wiadomo, że to jest bardzo nikła szansa na to, ale spróbować kontaktować się z Joe Bidenem i spróbować się spytać, czy nie. Tak mogło być, a jeśli nie, czy to też... Nie, proszę pana, wie pan dlaczego? Ja bym nawet dostał odpowiedź od prezydenta Bidena, być może, ale ta odpowiedź miałaby postać pytania. Panie Michalkiewicz, od kiedy ma pan te objawy? No i co ja bym miał wtedy mu odpowiedzieć? Także nie, na tym nie, bo to Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego nie jest państwem, tylko jest organizacją, która sobie stawia za cel uzyskanie pewnych korzyści. W związku z tym, a pan Cukiernik nie próbował im perswadować, że oni coś, że to źle robią, że powinni inaczej, tylko zadał im pytanie, czy taki list był, czy nie. I oni to dlaczego, jak nie, jak był, to proszę bardzo. Także nie, ja to tak jak pan redaktor Sakiewicz zerwał ze mną współpracę, bo ja tam miałem felieton w Gazecie Polskiej, no i się dowiedziałem kiedyś, że pan redaktor Sakiewicz i pani Hejke napisali taki donos do papieża Benedykta jeszcze XVI, że ojciec Rydzyk to tu jątrzy, dzieli kościół i tak dalej, i tak dalej. No i ja się dowiedziałem, że taki list został wysłany. Napisałem taki felieton do Gazety Polskiej, że jak to pan Zagłowa był regimentarzem. No i tam był regimentarzem, ale przyjechał hetman Sapieha i pan Zagłoba zdawał mu relacje ze swoich czynności i tam, że to robił, tamto robił, wreszcie jaką prowadził korespondencję. A hetmana już ta relacja trochę zaczęła nudzić, no i tak z przekąsem zapytał pana Zagłobę, czy przypadkiem nie korespondował z cesarzem niemieckim. Na co pan Zagłoba, dotknięty do żywego, powiedział: z takim potentatem nie korespondowałem, żeby nie powiedziano o mnie, jakaś głowa kiepska musi być z Witebska. No i następnego dnia sekretarka z Gazety Polskiej zadzwoniła do mnie, powiedziała: panie redaktorze, ten felieton ani żaden inny już się na łamach Gazety Polskiej nie ukaże. Ja mówię, to dobrze, że mi pani powiedziała, bo właśnie się zabierałem do napisania następnego. Także nie, no wie pan, jak to się mówi, wedle stawu grobla. Gdybym ja był prezydentem, to co innego, ale nie jestem. Proszę bardzo. Proszę pana. Tam z tyłu, przepraszam, bo pan z tyłu dostał. Panie Stanisławie, dwa pytania. Jedno pytanie dotyczące Chin, bo w ogóle nie mówiliśmy na ten temat. Jak pan sądzi, czy w interesie państwa chińskiego jest istnienie mocarstwowej i silnej Rosji? A drugie pytanie trochę jest z natury science fiction. Czy istnieje możliwość w perspektywie 100, 200, może 50 lat istnienie granicy polsko-chińskiej? No, myślę, że to, wie pan, trudno mi to sobie wyobrazić, ale wolałbym, żeby do tego nie doszło, jeśli chodzi o tę drugą kwestię. Natomiast, wie pan, bo powiem inaczej.
jak brzmi definicja państwa silnego? To jest takie państwo, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Więc jakbyśmy mieli granicę polsko-chińską, to nie bylibyśmy państwem silnym. Nie mielibyśmy szans na to, żeby być państwem silnym. A państwo słabe jest takie, kiedy sąsiedzi są silniejsi od niego. No i to tyle, cała filozofia. Także Chiny, myślę, że Chiny nie są zainteresowane w rozbiciu Rosji, ani nadmiernym jej osłabieniu, dlatego że muszą, znaczy ja na miejscu Chińczyków, bo ja nie wiem jak oni myślą, ale ja na miejscu Chińczyków to zawsze bym liczył na to, że ta Rosja jak przyjdzie do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, to będę mógł liczyć na pomoc rosyjską. Więc delikatnie bym tutaj w tej chwili Rosję wspierał, zresztą Chińczycy właśnie tak robią. Ale starałbym się nie dopuścić do tego, żeby Rosja przestała istnieć jako mocarstwo. W tej chwili, wie pan, pozycja Rosji w porównaniu z Chinami, my sobie nie zdajemy sprawy może z tego, bo zawsze traktujemy Rosję jako mocarstwo potężne. Oczywiście pod względem takim arsenału nuklearnego to tak jest. Ale jeśli chodzi o budżet wojskowy, no to budżet wojskowy rosyjski nie przekracza 100 miliardów dolarów. Jest mniejszy od budżetu Arabii Saudyjskiej. Także tak to wygląda. Natomiast chiński jest bardzo duży, kilkakrotnie większy. Chiny są fabryką świata. No i to ma swoje konsekwencje ekonomiczne, militarne i tak dalej. Więc myślę, że to tak. Proszę bardzo, pan. Ostatnie pytanie, tak, już. Dzień dobry, panie Stanisławie. Wczoraj oglądałem filmik na YouTubie, w którym pan Janusz Korwin-Mikke wypowiada się stosunkowo przyjaźnie w stosunku do pana Jerzego Urbana. Uważa, że jest on otoczony hejtem i że ludzie są dla niego bardzo niesprawiedliwi. A co pan osobiście uważa na ten temat? Czy pan się z tym zgadza, czy nie? Ja przelotnie znam, znaczy poznałem osobiście Jerzego Urbana, raz się z nim widziałem. A to w takich okolicznościach, że taki francuski dziennikarz Guy Sorman, który tu przygotował książkę o tym, jak różne kraje wychodzą z socjalizmu, to było na przełomie lat 80. 90., poprosił mnie o skontaktowanie go z rozmaitymi ludźmi, między innymi z Jerzym Urbanem. No i ja tam poszedłem do niego i w ten sposób poznałem Jerzego Urbana. Jeśli chodzi o moją opinię o nim, to tak. To był człowiek niewątpliwie inteligentny, ale to była inteligencja zdeprawowana. Ja bym tak go określił najkrócej. On trochę chyba sobie zdawał z tego sprawę, bo chował się za parawanem czegoś, co ja nazywałem panświnizmem. No tak, ja jestem skurwysynem, ale wy też jesteście skurwysynami, takimi samymi jak ja. To właśnie ten panświnizm. Więc dlatego uważam, że inteligencja zdeprawowana. No i a poza tym to miał poczucie humoru. To mogę, tylko jestem zakłopotany obecnością pań, bo muszę powiedzieć brzydkie słowo. Ale to cytat jest. Jeszcze za komuny głębokiej była jakaś zakrapiana impreza Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, no i tam Urban był, jakaś pani redaktor już w dobrym chmielu, uczepiła się go i tam zaczyna mu wymyślać i wreszcie mówi tak, Urban, przecież ty chuja nie masz. A on mówi, jak to nie mam, o tam stoi. I pokazał na takiego Artura Starewicza od propagandy. Więc moim zdaniem dowcip sytuacyjny był całkiem niezły, zwłaszcza w tamtych czasach. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo i za miłą rozmowę. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę na kupienie książek, to mamy chwilę czasu, żeby podpisać dedykację. Dziękuję bardzo.